Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj kolejny projekcik dla retromaniaków. Kiedyś już to było robione u mnie, ale nie w tej wersji. Jest to konsola do gier na podstawie UZ Boxa, ale troszeczkę rozbudowana. I troszeczkę będzie, część jest okrojona, część jest rozbudowana. Także ja zapraszam do obejrzenia. Właśnie zaraz siadamy i montujemy UZ Boxa wersji 6. Ok, tutaj widać, to tylko test jest, widać naszą płyteczkę. Ta płyteczka jest na Atmedze 644A. Ja przy okazji sobie dzisiaj ją, znaczy wczoraj zaprojektowałem, dzisiaj wykonałem. No i teraz siadamy i lutujemy. Przede wszystkim tak, żebyście cokolwiek widzieli, bo tutaj mam dosyć widno, a jeszcze sobie doświecę jedno światło, żeby było jeszcze bardziej widno. Płytka, nie wiem czy to będzie widać czy nie widać, będzie w kamerze. Płytka jest na Atmegę 644A, czyli na SMD. Do SMD jeszcze dojdzie tutaj parę rzeczy, bo tam i stabilizatorek 1,33V, karta SD, bo to ma czytnik kart też SD. No i zaraz się dostroję z kamerką, żeby było coś widać, co robię, bo akurat zacząłem sobie skrętkę komputerową rozebrałem i zacząłem robić zworki. Można to zrobić w dwuwarstwowej płytce, czyli z dwóch stron wydruk, ale ja zrobiłem to na jednostronnej, bo to jest prototyp. Także sporo będzie zworek. A więc dobra, lecimy. Trzy zworki są już załadowane, lecimy z następnymi. Następna ma być woreczka między tym a tym. Thank you.
No dobra, następnym krokiem będzie wlutowanie stabilizatorka, czyli 3 V na kartę SD tutaj i będziemy go zaraz tutaj lutować. O, mamy jednego stabilizatorka, 3 V i tutaj go sobie wlutujemy. Jedziemy dalej. Co jeszcze z SMD? Z SMD jeszcze są dwa kondensatorki koło palca tutaj w tym miejscu.
Okej. Okay. Czas mnie goni, więc na dzisiaj to tylko tyle. Co zostało dzisiaj zrobione? Wytrawiona płytka wstawiona Atmega 644. Stabilizator wlutowany. Zrobione wszystkie zworki. Wstawiłem dwa rejestry przesuwne do dwóch joysticków, bo tutaj będą dwa porty na joysticki. Tu będzie na środku reset. A wiecie dlaczego jest takie ułożenie? Bo to wszystko wejdzie w konsolę Nintendo starą. Z dwóch stron joysticki, przycisk reset, wyjście eurozłącze, karta Compact Flash od tyłu. Od tyłu będzie Compact Flash. No i słuchajcie, retrokomputerek powstaje pomalutku. To by było na tyle. Reszta w następnym odcinku, bo niestety, ale nie mam czasu dzisiaj już więcej. Do zobaczenia. Jak to było? See you next time.